Bez to jest to bez, to jest
Thank you.
Proszę się sąd przeszedł. Panie sędzio, wysoki sądzie! Chwila, Orłaś przyznał. Chwila.
Cześć Wam, tak wygląda produkt końcowy. To jest jakaś skrzyneczka, po prostu musiałem za krótkim pudełku musiałem cofnąć. Tu jest kabelek USB, micro USB podłączony do powerbanka. Tu jest nasz telefon Honor 8. Oświetlenie można zrobić z czego chcecie tak naprawdę. Wystarczy, żeby był dość silny LED. Najlepiej tak chociaż ze 20 W, żeby miał, bo próbowałem 7-watowym i było kiepsko. A to jest po prostu ze starego mini projektora, który okazał się być wadliwy. Tu mamy soczewkę, którą regulujemy przesuwając z tyłu do przodu. Właśnie tak to wygląda. Panel LCD. Wcześniej, jak pokazywałem na filmiku, był sterowany myszką, ale jak widzicie, dotyk działa, jest bardzo ładnie. Tu jest szczelnie zamknięte dość, jak widać. Nasze podświetlenie włączamy pilotem, proszę. Mamy pilota do tego mini projektora starego. No to odpalmy sobie coś. Oczywiście, jakby to był inny telefon, nie Honor 8, to prawdopodobnie powinniśmy wyłączyć odwracanie ekranu, a tu się nie da. Nawet jak wyłączę odwracanie ekranu, może jest uszkodzony telefon albo coś. Nie da się tego zrobić tak, żeby ten ekran był odwrócony, bo jak przekręcałem telefon w lewo, to i tak się odwracało się tak, żeby oglądać prosto. Jeszcze ustawmy, żeby leciało powtarzanie. Można oczywiście ściszyć tu przyciski głośności, są do ściszania. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Proszę, włączmy pilotem podświetlenie. Idę trochę dalej, będzie widać lepiej.